Wylądujemy swoją gotowość. Zobaczymy, kto dziś ćwiczy. I za chwileczkę zaczynamy. Jak tam? No myślę, że już są wszyscy gotowi, starają się zaczynać punktualnie. 16 to 16. I mam też nadzieję, że jesteście po króciutkiej rozgrzewce. Stajemy na zbióreczkę. Musum bidaci. Rej. Os. Sejzam. Wyprostować plecy. Mukso. Zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Otwieramy oczy. Szamini, rej. Os. Shihai, rej. Os. Kani, rej. Os. Kirutsu. Rej. Os. Dzisiaj trening poświęcimy na dużo powtórek. Chciałbym zwrócić uwagę na takie ważne elementy i jeśli starczy czasu, to przerobimy sobie kilka nowych kombinacji z kihon. Ale najpierw taka bardzo króciutka rozgrzewka. Ja prosiłem, żebyście się przed treningiem starali troszeczkę dogrzać, żeby nie tracić czasu na tym głównym treningu, na samą rozgrzewkę, bo to można zrobić samemu, natomiast będziemy wykonywali te rzeczy, które są ważne ze względu na jakieś tam drobne szczegóły, istotne elementy. Łapki z przodu i biegnie. Ok, wystarczy luźno bioderka. Drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno kolano. Drugie kolano. Ok, midzi ręka, shiro, i dalej, shiro, midzi ręka za łokieć, naciągamy bark, rozluźniamy, druga strona. I maję. Na zmianę ręce. Shiro. Ok. Do przodu robimy. Luźno wykrok. Dociskamy biodra. Zmieniamy. Druga noga. Do góry luźno biodra. Drugą stronę. Jeśli ktoś ma parę, to ćwiczymy w parze. Odchylamy plecy. No nie tylko, że podnosimy ręce do góry, tylko staramy się odchylić, zrobić taki półmostek. Kręcimy się w jedną stronę i w drugą stronę. I tyłem do siebie.
i skręcamy klasztem łapki. Ok, wystarczy. Kamae i bardzo luźno kolano. Wyprostowane palce w górę, liczę. Ić. I san. Si. Go. Luk. Sić. Hać. Kiu. Czu. Zmieniamy druga noga. Ić. I san. Si. Go. Rok, syć, hać, tu, tu, luźno biodra. Drugą. Kamae. Teraz robimy kolano do przodu po łuku. Lewa noga z przodu, prawą nogą robimy do środka. Idź. I. Pan, trzy, tu, luk, syć, hać, tu, tu. Zmieniamy nogę. Edź do środka. I san, trzy, tu, luk, syć, hać. Tu, tu i luźno biodra. W drugą stronę, czy taka drobna uwaga do wszystkich ćwiczeń, które rozprasowują biodra, to co przed chwilą robiliśmy, te wszystkie wymachy. Starajcie się stanąć w takiej pozycji, żeby nie musiało całe ciało się przesuwać, tylko kolano ugięte, tak jakbyśmy stali w zenkutsu dacie. Jak jest wymach, to ta noga się nie zmienia. Jak robimy ten ruch, to się nie zmienia. Żeby to nie wyglądało w ten sposób, że najpierw ciało i potem spadacie do tyłu na nogę. To jest takie dosyć istotne, wzmacnia mięśnie i uczy właściwej pozycji zenkutsu daci, żeby był taki nawyk ugiętego kolana. I dali zenkutsu daci, lewa noga z przodu. Teraz robimy kolano na zewnątrz i też staramy się. Nie w ten sposób spadamy do tyłu, tylko kolano jest ugięte. Kamae i liczę. I san, si, tu, krok, sić, hać, tu, tu. I zmieniamy. Druga noga, kolano ugięte. Idź. I san, si, go, rok, sić, hać, kiu, kiu i luźno biodek. Drugą stronę. I jeszcze kamae i luźno wymachy. Teraz staramy się troszeczkę wyżej, ale ważne, żeby było kolano. Lepiej zrobić do wysokości pasa, ale mieć wyprostowane kolano w ten sposób, niż robić to wyżej, a kolano ma być ugięte. I robimy. Idź. I san. Si. Tu tylko biodro się skręca. Go. Kolano ugięte. Rok. Syć. Kolano ugięte u nogi, na której stoimy. Hać. Go. Go. I zmieniam. Nie robimy takiego wahadełka, tylko kolano ugięte, noga z tyłu prosto. Edź. I san, si, tu, rok, prosta noga, syć, ać, tu, tu i luźno bioderko. Drugą stronę. Ok, i to wystarczy, jeśli chodzi o taką ogólną rozgrzewkę. Teraz przejdziemy do tych rzeczy, które są związane
z wykonywaniem poszczególnych technik. Powtórzymy sobie wszystkie podstawowe bloki i powtórzymy sobie chokuzuki, powtórzymy sobie gyakuzuki, powtórzymy sobie oizuki. Bazujemy teraz na tym, żeby poprawiać naszą technikę, tą podstawową technikę. To będzie procentowało w przyszłości przy innych rzeczach. Stajemy heikodachi, czyli stopy są równolegle. Teraz lekko po ukosie hachidachi. Łatwiej nam będzie pracować troszeczkę w biodrach. Lewa ręka na biodro, prawa ręka wyprostowana. Pamiętając o tym, żeby tutaj łokieć nie odchodził w ten sposób, tylko jak najbliżej ciała wychodził w jedną i w drugą stronę. Liczę. Ich, ni, san, si, tu, ruk, sich, hach, kiu, tu. Taka ważna rzecz, ja stanę bokiem, żeby nie robić w ten sposób, raz, żeby tutaj mocno barki pracowały. My mamy zrobić ruch biodro, to biodro nadaje prędkość, ruch i biodro wraca, powinny być barki w jednej linii. Nie powinniśmy przekręcać daleko mocno barków. Pamiętamy o tym i robimy jeszcze seryjkę. Lic, hej, ni, san, si, go, rok, six, arch, two, two, ok. Teraz robimy blok Gedambarai, ta sama zasada. Bardzo proszę, żeby robić płynnym ruchem. Nie robimy szybko, robimy płynnym ruchem, ale pełny ruch robimy, na końcu robimy kime, wydech. Ja nie chcę, żebyście robili cały ruch szybko, żeby nauczyć się właściwego schematu, właściwej drogi, po której poruszają się nasze obie ręce. Przypominając, że tu jest jeden blok, tu jest drugi blok, dopiero właściwy blok wykonujemy. Robimy powoli, bez zatrzymania, na końcu dopiero robimy kimę. Robimy na zmianę. Eć, ni, san, si, tu, ru, sić, hach, kiu, kiu. Jeszcze większą uwagę proszę zwrócić na to, żeby to nie było, te ręce tutaj nie robią ruchu. Stań, trzymaj tutaj rękę na wprost. Jeśli będziemy robili taki trochę oszukany blok przejściowy, to on będzie wyglądał tak. I tutaj dostaniemy tą ręką, tak? To nam nic nie da. Natomiast jeśli jest blok prawidłowo wykonany, to jest tutaj ruch. Raz, druga ręka. Tu jest drugi raz. Dopiero jest właściwy blok. Niezależnie od tego, czy robimy blok Gedambarai, czy robimy blok Ageuk. Pamiętając właśnie o tym, że część osób wykonuje blok przejściowy w ten sposób. Tak, troszeczkę po ukosie staniemy, żeby to było widać. Niby te ręce zaczynają się z tego ruchu, który ma być, tak? Ale tego bloku nie ma. To jest taka czysta fikcja. My mamy zrobić jeden blok, drugi blok, dopiero właściwy ruch robimy. W ten sposób robią ręce. Mają chronić naszą głowę. Nie, że my przykładamy tylko ręce do barków. To jest błąd. Proszę o tym pamiętać, to jest dosyć istotny element. Dlatego będziemy powtarzali te podstawowe rzeczy, bo za każdym jednym razem, kiedy ja będę prowadził ten trening, będę starał się zwrócić uwagę na nowe elementy. Nie można omówić jednej techniki ze zwróceniem uwagi na wszystko od razu, bo my musimy nabrać pewnego schematu, pewnego doświadczenia w wykonywaniu, obojętnie czy to jest uderzenie, kopnięcie, czy to jest blok, musimy zwrócić uwagę na to, że musimy nabrać pewnych ruchów i potem dopiero eliminować te wszystkie błędy, które są. Ale proszę pamiętać, to nie jest żaden blok, to jest tylko ruch rąk. My mamy robić troszeczkę dłuższy ten ruch. To nie znaczy, że te ręce mają pracować w ten sposób. Krótko, tyle ile nasze ciało, ale chronimy jedną strefę, drugą i dopiero właściwy ruch wykonujemy. Robimy jeszcze raz Gedambarai.
powoli, ze zwróceniem uwagi właśnie na ten blok przejściowy. H, ale kimy na końcu. Ni, blok przejściowy. H. Ni. Sam płynnym ruchem. Sy. To. Ro. Chronimy całą głowę. Sy. Hać. Kio. Cio. Żeby to nie były takie ruchy, że my robimy tak bardzo daleko. Nie, wystarczy blisko te ręce, blisko siebie. One nie muszą iść całkiem tak daleko. Krótki ruch, tyle ile nasze ciało. Nie potrzebujemy zamiatać wszystko to, co jest poza obrębem naszego ciała. Tylko to, co jest w obrębie naszego ciała. Bo nawet gdyby ktoś nas chciał uderzyć, ta ręka przechodzi obok nas, to on nas nie trafi. My musimy blokować tylko tyle, ile potrzebujemy zasłonić nasze ciało, na to proszę zwrócić uwagę. Ta sama zasada jest przy bloku AGUK. Też proszę o tym pamiętać. Teraz chciałbym, żebyśmy na to właśnie zwrócili uwagę. Niebieskie pasy w górę mogą robić blok otwarty i zamykany. To uczy takiej większej kontroli, jeśli oczywiście zwracamy na to uwagę, żeby pięść była właściwie zamknięta. Bo jeżeli robimy w ten sposób i nie domykamy tej ręki, to jest błąd. Natomiast jeśli mamy ręce otwarte i teraz zamykamy na samym końcu bloku, to jest właściwe podejście. Kontrolujemy swoją rękę, kontrolujemy swoje biodra, kontrolujemy swoją nogę. Tak to właśnie ma wyglądać. Powoli robimy, ale robimy kimę na końcu. Powoli robimy. Dwa bloki, ageuk. I tu też jest dwa bloki, ageuk. Ić. Ni. Blokujemy. Sam. Sy. Tu. Teraz za każdym razem opuszczamy ręce na dół, czyli robimy na dwa tempa. Ić. Blok. Ni. Ręce na dół. Ze względu na to, że kiedy trzymamy te ręce, to potem jest tylko takie podnoszenie rąk. Właściwie nie pracują te bloki przejściowe. Nie zwracamy na nie uwagi. Ja chciałbym, żebyśmy na nie zwrócili uwagę. Blok przejściowy, ręce opuszczamy i robimy na zmianę. To troszeczkę skomplikuje sprawę, ale na pewno będą efekty, jeżeli będziecie starali się wykonywać te elementy dokładnie. I robimy powoli na dwa tempa. Ić. I opuszczamy. I teraz druga ręka. Ić. I. Ić. I. Ić. Ni, ecz, ni, ecz, ni, ecz, ni, ecz. Pamiętając o tych dwóch blokach przejściowych, zwracajcie na to uwagę. To jest istotne. To są wasze ręce, to są wasze nogi, to są wasze biodra, to są wasze mięśnie brzucha. To wy musicie decydować o tym, kiedy, jaki element wasze ciało wykonuje, ale to głowa decyduje. Ona będzie decydowała wtedy, kiedy my będziemy to kontrolowali na początku, będziemy to robili świadomie. Potem przejdzie to kolejny etap, będzie to już taki odruch. Nikt nie będzie się zastanawiał nad tym, że te bloki przejściowe mają być, tylko będziemy starali się wykonać jak najbardziej dynamicznie blok czy uderzenie. To już potem będzie takie półświadome wykonanie tych elementów. To będzie takie instynktowne zachowanie. Ale my musimy sobie ten nawyk wyrobić. Musimy wyrobić go prawidłowy, bo jeżeli my będziemy oszukiwali, będziemy robili w ten sposób bloki, w ten sposób będziemy robili cokolwiek, to tak się tego nauczymy. I to nie będzie skuteczne. I potem będzie zdziwienie, że przyjdzie do walki, przyjdzie do interpretacji kata i ktoś nam robi mocny, prawidłowy atak i my próbujemy zrobić blok i on nie wychodzi. On nie ma prawa wyjść, jeżeli są błędy. Jeżeli ktoś założy kółko od hulajnogi takiej malutkiej do dużego rowera, no przecież to jest kółko, ale ono nie pojedzie. Ten rower nie pojedzie, bo to nie pasuje. Wszystko musi mieć swoje miejsce. I pamiętajcie o tym, że jeśli wszystkie elementy będziemy starali się wykonywać dokładnie, ze zrozumieniem, jeśli czegoś nie rozumiem, powtarzam, oglądam, szukam informacji, analizuję, studiuję dany element. Dlatego
Kiedy chodzicie do szkoły, to jest szkoła podstawowa, potem szkoła średnia, a potem są studia. Ja sobie tłumaczę kwestię student, czyli to jest osoba, która analizuje informacje, które otrzymuje. Ono musi wybrać te najważniejsze rzeczy, przerobić to na swój sposób do zrozumienia, żeby to miało ręce i nogi, wtedy on dopiero będzie mógł to rozumieć. On studiuje dany element. My też jesteśmy studentami, adeptami karate i my musimy przeanalizować każdy jeden ruch, żeby było wiadomo, po co on jest, jak go wykonać, w jaki sposób należy to zrobić. Teraz robimy sotouke i też będziemy robili na dwa tempa. Sotouke, na drugie tempo ręce wracają. Tu też jest jeden blok, drugi blok, i dopiero robimy właściwy blok. Powoli robimy, luźno, tu jest kime. Ni. Na dwa tempa. Ić. Ni. Ić. Ni. Sa. Tu jest tylko kime. Si. Ić. Ni. San. Si. Ić. Ni. San. Si, ok, wystarczy, jeśli chodzi o blok sotouke. Powtórzymy sobie to jeszcze za chwilę w zenku cudaci, bo będzie łatwiej wykonać ten blok. Bloku sotouke nie stosujemy w takiej pozycji wyprostowanej. To ma być, to jest ten blok, który wykonujemy w pozycji walki. Niekoniecznie to musi być pozycja zenku cudaci. Teraz powtórzymy blok uciuk. Przy sotouke biodra pracowały do środka razem z barkami. Teraz biodra pracują, siła idzie na zewnątrz. Musimy na to zwracać uwagę, tak? Powoli, tu też jest jeden blok, drugi blok. Dopiero robimy właściwy blok. On to nie wygląda w ten sposób, że my przekładamy rękę, bo to jest żaden blok, to jest ruch ręki. Tu brakuje tego najważniejszego elementu, praca, biodro, bark. Praca, biodro, bark. Jeśli tego elementu nie ma, robimy tylko taki ruch. Owszem, może się nam udać zablokować, ale przy mocnym uderzeniu ten blok na pewno nie będzie skuteczny. To robimy na dwa tempa. Ić, ni, ić, ni, ić, ni, ić, ni, ić. Ni, ec, ni, ec, ni, ec, ni, ok, wystarczy. Teraz przejdziemy do pozycji zenku cudaci i będziemy wykonywali te wszystkie elementy. Czyli będziemy robili sobie oizuki, gyakuzuki, będziemy robili blok gedambarai, ageuke, sotouke, uciuke w zenku cudaci. Po parę razy tak, żebyśmy mogli sobie to utrwalić, przypomnieć, a ja jeszcze zwrócę uwagę na takie dosyć istotne detale. Pamiętając o tym, że zenku cudaci, kolano ma być ugięte, ono nie może być przechylone na boki. Idealnie do przodu, tak jak stop. Stopę z tyłu staramy się schować, ułożyć w ten sposób. To nam pozwala, kiedy ćwiczymy kichą i staramy się ustawić tą stopę właśnie w ten sposób, pomaga nam to w rozciągnięciu naszych mięśni. Natomiast w walce ta stopa nam troszeczkę będzie uciekała i to jest taki naturalny ruch. Ale my teraz świadomie staramy się ułożyć tą stopę jak najbardziej do przodu. To jest dobre ćwiczenie. Robimy gyakuzuki. Z miejsca robimy. Idź. Zamykamy biodro i do tyłu robimy. Sam. Si. Tu. Pamiętając o tym, że ręka idzie po linii prostej, noga idzie po ukosie. Idź. I. Sam. Nie pochylamy się do przodu. Si. Nie pochylamy się, szczególnie przy przejściu do tyłu. Tu jest wyprostowany. Idź. I. San. Si. Ex. Zmieniamy nogę.
trzymamy gyakuzuki i robimy ni san si ko rok sit hash kyo jo. Ok, rozluźniamy nogi. Teraz zrobimy podobnie z blokiem age uk. Do zenkutsu dachi robimy ich. Pamiętając o tym, że noga z tyłu jest lekko ugięta, stopa nie jest po ukosie, stopa jest na wprost. Biodro jest po ukosie. Teraz do gyakuzuki będzie wypchnięcie biodra do przodu. Ale teraz robimy tylko ageukę, tak? I do tyłu ageuk. Idź. Pamiętając o dwóch blokach. Ni. San. Si. Go. Rok. Si. Większy łuk nogi. Hać. Kio. Kio. I zmieniamy. Druga noga. Ugięte kolano z przodu i robimy. I. San. Robimy mocny wydech. Robimy mocne kime. Tu też powinno być słychać, tak jak Kuba robi dynamicznie. Chciałbym, żebyście w ten sposób mocno wykonywali. To już wiele razy powtarzamy i teraz staramy się robić to jak najmocniej. Ejdź. I. San. Si. Ok. Ta sama zasada, tylko zmieniamy nogę. Robimy blok Gedan Barai. To samo. Stopa do przodu, półstopa lekko po ukosie, żebyśmy potem mogli zrobić gyakuzuki na dwa tempa. Tempo raz do przodu, tempo dwa do tyłu. I blok przejściowy. Ni. San. Si. Go. Rok. Sec. Hać. Kio. Kio. Pamiętajcie szczególnie przy blokach Hageuke Gedan Barai, żeby te ręce nie spływały w tą stronę, bo tutaj, tak jak pokazywaliśmy z tą ręką, tutaj nie ma bloku. Musimy zrobić ruch przed naszą głową. W ten sposób musi być ruch. Kiedy te ręce idą tylko tutaj, to jest zmarnowany element. Blok przejściowy, chronimy głowę, zmieniamy druga noga i robimy blok. I. Ha, si, ex, i, san, si, to, rok, tak, sić, hać, kio, jo. Ok, super. Rozluźniamy nogi. Pamiętajcie o tym, że tutaj są dwa bloki przejściowe, dwa bloki. To samo zrobimy, jeśli chodzi o Soto Uk. Zenkutsu dachi. Come on. Do zenkutsu dachi Soto Uk. Pamiętając o tym, że biodro musi się i barki muszą się skręcić, kolano lekko ugięte, stopę staramy się trzymać jak najbardziej na wprost. Soto Uk. Na dwa tempa z blokiem przejściowym. Ejdź. Ni. San. Si. To. Rok. Sić. Staramy się jak najkrócej zatrzymywać ręce. Hać. Kio. Kio. Super. Zamieniamy nogi. Ejc. Ni. San. Si. To. Rok. Sej. Hać. To. To. Ok. Pamiętajmy jeszcze o takiej ważnej rzeczy. O, tak trzymaj rękę. Jeśli będziemy robili, obojętnie jaki to będzie blok, czy to będzie Gedan Barai, przy sotołkę będzie to chyba najwyraźniej widać, żeby napnij mocno rękę. Jak ja będę próbował się siłować, to ta ręka cały czas będzie ustawiona. Natomiast jeżeli ja zrobię luźny ruch,
zrobię ten ruch, ale też napnij mocno rękę, to ta ręka mimo to, zauważcie, zmień rękę, jak będę mocno napnij, jak ja będę się siłował, to ta ręka jest cały czas przy mojej ręce, tak? Też mocno napnij rękę, luźny ruch, tu, pamiętajcie, zobaczcie, że ta ręka mimo to, że jest tak samo mocno napięta, ona odskakuje od nas, bo mamy wtedy większą siłę, dynamika jest większa, większa prędkość wykonania, a to przekłada się, im jest szybsza technika, tym nasza siła wzrasta tak samo, jak wzrasta prędkość jej wykonania. I jeszcze blok uci-uke, robimy to samo, pamiętając o tym, że nie robimy krótko tutaj ruchu. To nie jest tylko ten ruch tutaj. To jest wszystko za mało. To są dwa bloki. Zwracamy na to uwagę. Czy są otwarte ręce, czy są zamknięte ręce. To wszystko będzie zależne od sytuacji. Wtedy będziemy dopiero decydowali, czy będziemy robili zamkniętymi rękami, czy z otwartymi rękami. Teraz mamy pamiętać o samym prawidłowym schemacie. Robimy uciłkę. Tu pamiętając o tym, że barki na zewnątrz, ale żeby nam nie uciekało kolano, żeby nie wykonywać w ten sposób, tak jak teraz pokazuję, tylko w ten sposób. Barki, a kolano idzie do przodu. I w drugą stronę barki, biodro. Ecz. Ecz. Pamiętając o tym, że tu jest lekko kolano ugięte, żebyśmy mogli wypchnąć biodro do przodu. Ecz. I sam, si, i zmieniamy. Druga noga, ec, ni, sam, si, go, rok, seć, aż, ok, rozluźniamy. Ja sobie rzucę okiem na zegarek. Tak, to teraz jest czas na to, żeby sobie zrobić łyczek wody. Łyczek wody i wracamy na miejsce. Ok. Wracamy, nie pić też za dużo. Można się napić dopiero po treningu i to też proszę, żeby nie dorwać się do butelki czy do szklanki i wychylić całą szklankę od razu. Jest to niezdrowe. Powinniśmy napić się mały łyczek, chwilę odczekać, mały łyczek, chwilę odczekać i dopiero potem większą ilość możemy się napić w zależności od tego, jak bardzo jesteśmy spragnieni. Wodę trzeba uzupełniać, ale nie powinniśmy pić dużo od samego początku, bo to jest takie trochę niezdrowe. Skupimy się na przejściach w pozycjach zenku cudaci, kiba daci, koku cudaci. Ważne, będziemy to wiele razy powtarzali, bo to jest bardzo istotne. To jest podstawa całego karate. Pozycje i te wszystkie podstawowe techniki. Jeśli mamy mocny fundament, bo to jest właśnie fundament, to potem będziemy mogli rozwijać nasze techniki, rozwijać nasze walki, rozwijać nasze kata, czy bunkai, czyli interpretację kata. Pamiętamy o tym, że trzeba mieć dobrą pojedynczą technikę, tą podstawową, wtedy będziemy mogli budować coś więcej. Więc jeszcze raz przypomnę, zenku cudaci, kolano z przodu ugięte, drugie zenku cudaci, dokładamy kolano, biodra są wyprostowane, nie w ten sposób, biodro wypchnięte, kolano powinno być na zewnątrz, nie powinno kolano być do środka. Często się też zdarza, że w rozkroku i stajemy do kibadaci i osoby robią tylko kolano do przodu. Kolano ma iść na zewnątrz i ono ma naturalnie będzie się układało do wysokości naszych palców i tyłki wypchnięte do przodu. Z pozycji zenku cudaci będziemy przechodzili do kibadaci, będziemy wracali do zenku cudaci. Uwaga, jedź! Kiba daci. Obniżamy środek ciężkości. Ni. Zenku cudaci. Ec. Kiba daci. Ni. Zenku cudaci. Ec. Kiba daci. Ni. Zenku cudaci. Zmieniamy nogę. I znowu. Ec. Kiba daci. Zenku cudaci. Ni.
Idź. I pamiętając o tym, żebyśmy się tu nie podnosili, nie spadali tą nogą, tylko staramy się utrzymywać, to jest tak, jakby nam tam druga noga nie była potrzebna, tak? My musimy decydować o tym, kiedy ją postawimy. Nie możemy podnieść, bo wtedy podnosi się środek naszego ciała, środek ciężkości naszego ciała, nasza pozycja staje się niestabilna. My musimy być jak najbardziej przyciśnięci do dołu. I jeszcze parę razy. Idź. I tylko głowa wyprostowana. Jeśli chcemy zobaczyć, czy zrobiliśmy dobrze to po skończonym ćwiczeniu. Nie można robić w ten sposób patrząc, bo tak się nauczymy. Prosto. Teraz patrzymy. Aha, troszkę palce uciekły. Poprawiamy. Czy kolano poprawiamy. I wtedy dopiero wracamy do pozycji wyprostowanej. Idź. Ni, idź, ni, ok, wystarczy. Teraz chciałbym, żebyśmy z Zenkutsu Dachi przechodzili do Kokutsu Dachi. Czyli z Zenkutsu Dachi stopa jest na wprost. Teraz przy przejściu do Kokutsu Dachi musimy przestawić stopę bokiem i wyciągnąć kolano. Ja wiem, że łatwiej jest, kiedy ten element wykonywalibyśmy do tyłu. Bo to jest łatwiej sobie opanować, ze względu na to, że my stawiamy nogę i ta noga już jest ugięta. Kiedy robimy ten ruch do przodu, to my musimy wyciągnąć, musimy skręcić tak naprawdę oba biodra. Biodra w obie strony. To jest takie dosyć trudne, dlatego ćwiczymy, robimy to w ten sposób. Zenkutsu Dachi i robimy. Idź. Kokutsu Dachi, pamiętając, żeby nam kolano nie uciekało do środka. I wracamy do Zenkutsu Dachi. Nie pochylamy się, plecy prosto. Idź. Kokutsu Dachi, plecy prosto. I biodra ściągają. Tutaj nie robimy w ten sposób, tylko biodra. Biodra nam wciągają. To ciało minimalnie pracuje, bo to jest naturalne, że ono będzie pracowało, ale chciałbym, żeby to nie wyglądało w ten sposób i dopiero potem przestawiamy pozycję. Zmieniamy druga noga. Idź. Kokutsu Dachi. I tak, kontrolujemy, jak są ułożone palce i biodra. Idź. Nanosimy te poprawki. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. Ok, super. Rozluźniamy troszkę nogi. Teraz jeszcze dołożymy shutouke w Kokutsu Dachi z przestawieniem w jedną, drugą stronę. I z podstaw to będzie tyle, co chciałem dzisiaj na naszym treningu powtórzyć. Jeśli chodzi o kwestię shutouke, to jest tak samo jak przy Gedanbarai, jak przy Ageuke. Tutaj obie ręce pracują. To nie może wyglądać w ten sposób albo tak. Tutaj nie ma żadnego bloku. Tutaj nie ma żadnego bloku, tak? Nic to mi nie dało. My musimy robić. Tu był blok, tak? Teraz druga ręka atakuje i robimy shuto, tak? Znowu jest ta ręka, robimy blok, tak? I dopiero robimy to właściwy shuto. Pamiętając o tym, żeby nie zagarniać za dużo poza naszym ciałem, tyle ile idzie, ale musimy chronić głowę, chronimy tułów i dopiero wykonujemy właściwy ruch. Czyli stajemy w Kiba Dachi. Ja stanę sobie w ten sposób i robimy shuto. Idź w jedną stronę. Teraz przerzucamy na drugą stronę. Ni, blok. Idź. Ni. San. Si. Pamiętamy o tych blokach. Kyo. Rok. Sicz. Hać. Chciałbym, żebyście jeszcze dokładniej zwrócili uwagę na jeden element. Chodź jeszcze tu, Kuba, na wprost. Tym razem trzymaj rękę tu. Jeśli my będziemy robili shuto w ten sposób, popatrzcie, daj drugą rękę do góry, to
to tu jest ok, tak? Natomiast tutaj nie zablokowałem. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś mnie atakuje, atakuje na czuda i ja zrobię tak w ten sposób. I tu dostałem, nie zablokowałem tego. Niewłaściwy ruch, to samo atak na Joda. Tu nie zablokowałem, bo moje ręce wyszły z dołu. Zrób na czuda. Tu, patrzcie, to i teraz Jordan, teraz jest dopiero właściwy blok. Muszą być te dwie ręce. Ja wiem, że w trakcie wykonywania ćwiczeń staramy się robić to jak najszybciej i zapominamy o właściwej drodze. To nie może być tak, że my, chcąc wykonać mocniej, robimy niewłaściwy schemat. Pamiętamy o tym, kontrolujcie, można to robić powoli. Kończymy, żeby nie robić takich podwójnych zatrzymań. A błędy pojawiają się wtedy, kiedy robimy dwie techniki naraz. Kiedy jeszcze pierwsza jest zrobiona prawidłowo, to teraz, kiedy robimy drugą, to najczęściej to wygląda tak. I stąd robimy blok. I zapomnieliśmy o czudan i gdyby był atak na czudan, to ja wtedy dostałem. Jest szuto, teraz jest, patrzcie, dwie ręce. Na to zwracamy uwagę, dwie ręce. Wolno wykonujemy, dokładnie wykonujemy. Jeszcze parę ruchów robimy. Chodź, Kuba. Kiwadachi ze zwróceniem uwagi na ten podwójny blok. Shuto. Ni. Sam, druga ręka trochę niżej robi. Tak, o właśnie. Shi. Super. Ko. Teraz jest dużo lepiej. Rok. Syć. Chodź, pamiętaj, tak? Ta ręka. O. Ić. Ni. San. Si. I rozluźnij sobie nogi. Rozluźniamy nogi. I pamiętajcie, jeśli my będziemy we właściwy sposób powtarzali technikę i ona będzie dobrze wykonana, to będziemy ją robili coraz lepiej. Natomiast jeśli będziemy starali się robić, jak niektórzy robią hello, tutaj tylko hello, ta ręka robi, tu praktycznie nic nie działa. Przy shuto robimy ruch, całe barki pracują. Trzeba pamiętać o tym. I nie skracamy, to jest błąd. To nie jest blok przejściowy do żadnego bloku. Bo nie chroni nas praktycznie wcale. Ani jedna, ani druga strefa. To są właściwe ruchy. I shuto, gedan barai, age uke, czy uchi uke, podobnie wykonany blok przejściowy, ale z innym skutkiem. Chciałbym, żeby na to zwrócić uwagę. Dzisiaj powtórzymy kata heian shodan z myślą o tych najmłodszych, którzy ćwiczą. Jeśli są to osoby ze starszymi stopniami, to w myśl tego, co staram Wam się przekazać, ćwiczenie podstaw podnosi Waszą wartość. Im będą lepsze podstawy, tym wyższy poziom będzie na wyższym poziomie. Tak to można powiedzieć. Jeśli mamy dobrą pozycję w kata, heian, shodan, gedan barai, age uke, shuto uke, bo tam już są takie techniki, to wyższe kata będzie nam łatwiej wykonać. Teraz, kiedy będziemy robili kata, starajcie się, żeby każdy ruch był kime i nie skracamy sobie bloku przejściowego, tylko robimy płynny ruch, cały ruch. Nawet w kata nie możemy sobie upraszczać, że jest ten element. Musimy zrobić taki ruch, jak on powinien wyglądać, bo to nie może się kłócić jedno z drugim. To nie jest tak, że w kata robimy krótki ruch, żeby on był dynamiczny, natomiast w walce będziemy robili inaczej. Zła interpretacja, jest to nie zrozumienie pewnych podstaw, takich ważnych podstaw, które mają nam pomóc przechodzić kolejne etapy, przechodzić na wyższe poziomy zaawansowania i robić lepszą technikę i mieć lepszą pozycję, lepszy blok, lepszy atak. Także zaczynamy kata heian shodan. Powoli. Ić. Ni. Ić. Ni. San. Si.
Cofnij się o jedną pozycję, zamień do, po bloku. Tak. Pamiętajcie o tym, że tutaj po bloku nie podnosimy ręki. Zwracać na to uwagę, będę Was gnębił wszystkich, żeby wyeliminować ten niepotrzebny ruch. I teraz do przodu i zup. Idź. Idź. Ni. Kontrolujemy to tak. Idź. Ni. Sam. Si. Idź. Ni. Idź. Ni. I wracamy do joy. Ze zwróceniem uwagi właśnie na te elementy. Pamiętać, nie podnosimy ręki, żeby zrobić ruch do przodu. Zrobiliśmy blok, nie ma potrzeby podnoszenia tej ręki. Robimy ruch do przodu. Teraz powtórzymy sobie jeszcze, ja tylko popatrzę na czas. Powtórzymy sobie kata basai dai, bo to jest trudne kata. Ja go króciutko jeszcze omówię i powtórzymy, albo nie, to powtórzymy sobie kata ostatnie, które robiliśmy, czyli kanku dai i potem zrobimy kilka technik jeszcze takich kilku częściowych z kihon. Kanku dai. Stoimy, ja sobie stanę bokiem, zapowiadamy kanku dai, ukłon robimy os i wracamy do pozycji do joj w kata, czyli układamy dłonie w taki trójkącik. Powoli robimy. Kiedy wzrok jest na wysokości tego trójkąta, nie podnosimy głowy, tylko same oczy, rozciągamy ręce. Prawa dłoń uderza w lewą dłoń. Idź. Teraz hajszu ukę robimy tą częścią. Nie szuto, hajszu tą częścią. Ni. Idź. Prawa ręka z góry, lewa ręka z dołu. Dostawiamy lewą nogę do heikodachi. Stopy są równo. Idź. Tsuki. Ni. Soto uchi. Kolana skręcamy. Idź. Tsuki, ni, soto uchi. Ręce na biodro. Yoko gei. Urak. Jedna linia. Shuto. Ja się cofnę. Idź. Bloki, pamiętać o tym. Ni. San. Ja się odwrócę teraz. Idź. Ni. Age shuto. Shuto uchi. Idź. Maigeri. Koku tsudachi. Idź, przestawiamy. Ni, ściągamy do eldachi. Idź. Ni. San. Idź. Ni. Ja tu jeszcze chcę zwrócić uwagę na taki jeden element. Że my tutaj nie schodzimy do zenku cudaci, tylko do poukosi, kolana są. Ale to ja przerobię to ze starszą grupą. Teraz skupimy się na tym, żeby zrobić te elementy dalej, tak? Od początku zaczniemy, żeby pamiętać, w jakiej kolejności te elementy robimy. Powoli. Idź. I. Idź. Idź. I. Idź. Ni, ec, ni, ec, ni, ec, ni, sa. Ja się odwrócę. Ec, ni, do zęku cudaci, szutouć. Ec, ni, ec. Ni, ściągamy nogi. Ec, shuto, uchi, ni. Ec, ni, san. Tak jak w Heian Yodan, ręce na biodro. Ec, yoko geri.
Uraken, noga wraca, ręka się otwiera, empi. Ręce na biodro, idź. W drugą stronę to samo. Yokogeri, jeden poziom. Idź, shoot. Ni. Idź, pamiętając o blokach przejściowych. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. To jest tak jak w Katahejan Jodan. Idź. Ni. San. Idź. Skręcamy się w biodrze. Idź. W dół. Idź. Jeden szuto. W dół, w dół, w dół ręka. Ni. Szut. Idź. Uciuk. Ni. Jakuzuk. Idź. Uciuk. Ni. San. Teraz dostawiamy stopę do połowy. Idź. Ni. Idź. Idź. Ni. Idź. Ni. Idź. Gedan baraj, tu jest sotouk. Idź. Ni kacuki gyr. Gedan baraj, ageuk. Idź. Dżudziukę. Nie pochylamy się, tylko z tej pozycji schodzimy prosto w dół. Obie stopy ściągamy. Z tej pozycji w dół i obie stopy są do góry. Idź. Teraz tak zamykamy tutaj ręce. Do przodu. Ren mai tobi giri. Idź. Ni. San. Tu jest drugie kiar. Idź. Gedan baraj. Zagarniamy ręce. Stajemy. Ukłon. Tyle jeśli chodzi o kata kankudai. Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, to bardzo proszę pisać do mnie. Ja będę starał się wytłumaczyć, nawet indywidualnie będę odpisywał. Pamiętajcie, że pyta ten, kto coś wie. Nie pyta ten, kto nic nie wie. Chociaż często się zdarza, że ktoś boi się zapytać, żeby nie wyjść na osobę, która mało wie albo coś, o coś źle pyta. Pytamy właśnie po to, żeby wyjaśnić nasze wątpliwości. Nie bać się zadawać pytania. Pytania zadają odważne osoby. Nie bojąc się, bo tutaj nie ma żadnych konsekwencji, uzyskam odpowiedź na moje pytanie. I to pozwoli mi rozwiać wątpliwości, nabrać pewności, że to ma być w ten sposób, a nie w inny sposób. Pamiętajmy o tym. Dzisiaj zrobimy sobie kombinację powoli sotouke do zenku tsudachi, blok przejściowy do kibadachi, empi uchi. Pozycji przejściowej robimy uraken uchi, przestawiamy yaku zuki. Jeszcze raz robimy ich sotouke ni kibadachi san uraken yaku zuki. I robimy z tej pozycji do przodu na drugą stronę. Idź. Sotouk. Ni. Przednią nogę przestawiamy. San. Przednią nogę przestawiamy. Proszę nie robić tego w ten sposób, że przestawiacie teraz tylnią nogę. Przestawiamy przednią nogę. Przednią nogę przestawiamy. Bo siła wywodzi się z podstawy. My robimy ruch do przodu, a więc nasza podstawa jest daleko, moja siła będzie większa. Kiedy ja będę przestawiał tą technikę tutaj, to moja siła się rozchodzi w jedną i w drugą stronę. Natomiast kiedy po bloku robię w tą stronę, to teraz jestem cięższy. To teraz jestem cięższy, bo podnosząc, przestawiając się do przodu, więcej ważę niż w ten sposób. Tutaj ciężar się rozszedł, bo moja noga rozciągnęła ciężar. Natomiast teraz ciężar cały idzie do przodu. To są takie proste rzeczy, ale jednocześnie skomplikowane. Chciałbym, żeby każdy zrozumiał dlaczego. Bo ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego nie tylną nogę? Mnie jest tylną nogę wygodnie postawić. Tak, jest wygodnie.
Z prostego względu, że my mamy tą nogę odciążoną. I teraz nam łatwiej jest przestawić tą nogę z tyłu, ale wtedy moja technika jest mniej skuteczna. W myśl zasady, że siła to jest prędkość razy masa. Jeśli nasza prędkość się nie zmieni, to w tym układzie moja masa jest mniejsza przy wykonaniu tej techniki, kiedy przestawiam nogę z tyłu, niż tej techniki, którą przestawiam nogę z przodu. Może nie wszyscy będą wiedzieli, o czym mówię, chociaż duża część osób powinna wiedzieć. Każdy widział ciągnik rolniczy? Myślę, że tak. Wiecie, jak ciągnik wygląda. Czasami się zdarza, że z przodu ciągnika są takie dodatkowe ciężarki. Taki prosty sposób można sobie... oczywiście teraz tego nie sprawdzimy, bo powinniśmy siedzieć w domach, ale kiedy jedziemy autobusem albo kiedy jedziemy pociągiem i siedząc na siedzeniu, podniesiemy stopy lekko do góry. To nas tak zwanie dociąża i jesteśmy wtedy, mimo to, że mamy swoją taką samą wagę, jesteśmy jakby ciężsi. To samo jest w ciągniku, szczególnie kiedy ma zaczepioną przyczepę lub dwie przyczepy i próbuje pociągnąć, to wtedy ten przód by się uniósł do góry. Po to jest tak zwane to dociążenie. Wtedy mamy większą siłę. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali, że jest to sam, ta sama zasada działa tutaj. My dociążamy nasze ciało, wtedy mamy większą siłę wykonania danej techniki. Teraz zrobimy sobie tą kombinację troszeczkę dynamiczniej, bo mamy jeszcze dwie minutki. Powoli robimy. I sam. I teraz na drugą stronę. I sam. Pamiętając o tym, że po MP nie uderzamy łokciem za daleko, tak jak jest bark. Teraz urachem nie uderzamy tam daleko. Robimy to w przejściu i kończymy jakuzuki. I robimy jeszcze dwa razy na jedną nogę, dwa razy na drugą nogę. I sam. I do przodu przesieć. I sam. I do tyłu. I sam. I do przodu. I no może być do tyłu. Sam. Ok. Chciałbym, żebyście... Będę się powtarzał, ale chciałbym, żebyście zadawali sobie pytania po każdym treningu. Czego dzisiaj się nauczyłem, czy nauczyłam? Co było nowego dla mnie? Czego się dowiedziałem? Co ma jakieś tam znaczenie? Do tej pory uważaliście, że to się robi w ten sposób, a dzisiaj to troszeczkę więcej wiecie. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają. Ja to pamiętam, że po pierwszych kilku treningach, kiedy ja zaczynałem karate, i robiliśmy po 1000, po 2000 uderzeń tsuki na jednym treningu. Mnie się wydawało, że już po 2-3 treningach to już jestem mistrzem świata. Z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że miałem małą wiedzę. Powtórzyłem parę razy i wydawało mi się, że już to robię super. Im dłużej ćwiczymy, i to jest naturalne, proszę się tego nie obawiać, bo ktoś sobie powie, no ja tyle czasu ćwiczę i coraz gorzej to robię. To nieprawda. Robicie to coraz lepiej, tylko macie większą świadomość, na ile rzeczy trzeba zwrócić uwagę, żeby tą daną technikę wykonać prawidłowo. Jak kiedyś robiliśmy cuki, to było tylko, a to już super, jak jeszcze robiliśmy mocno, robiliśmy skiaj, to już była idealna technika. Nieprawda, bo na wiele elementów trzeba zwrócić uwagę. Jak pracują biodra, kiedy robimy kimę, kiedy jest ten wydech, kiedy obracamy pięści, że łokcie się ocierają, to wszystko ma znaczenie. I chciałbym, żeby na to zwracać uwagę. Spotykamy się w poniedziałek o godzinie 16. Bardzo proszę, żeby jutro znaleźć sobie czas, żeby sobie powtórzyć któryś element treningowy. Przypominam o wyzwaniu, jeśli chodzi o pompki. Dzisiaj dokładamy jedną pompkę i za 8 dni kręcimy filmik, kiedy wykonujecie pełne 20 pompek ładnie wyprostowanie. Teraz podziękować sobie, jeśli ćwiczyliście w parach os i stajemy na zbióreczkę. Muszą widać ej, os. Sezam, wyprostować się. Przypominam, robimy wdech przez nos,
Przytrzymujemy chwilę powietrze i powoli ustami robimy wydech. Zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Kemok, otwieramy oczy. Szanowni rej. Os. Szanowni rej. Os. Tkani rej. Os. Kirus. Rej. Os. Arigato. I widzimy się w poniedziałek.